Szanowni Państwo, pogrążeni w smutku spotykamy się dziś, aby pożegnać świętej pamięci Dariusza Kosakowskiego. Jest nam trudno rozstać się z człowiekiem, którego życie i działalność tak mocno była związana z lokalną społecznością. Odszedł uznany i ceniony lekarz, wieloletni aktywny społecznie, człowiek czynny. W 2003 roku Rada Miejska w Warce nadała Dariuszowi Kosakowskiemu tytuł honorowego obywatela miasta i gminy Warki, doceniając jego zasługi dla rozwoju lokalnego. Pełniąc przez kilkadziesiąt lat różne funkcje społeczne, dał się poznać jako człowiek bardzo zaangażowany, odpowiedzialny i konsekwentny w działaniach. Drogi doktorze, dziękujemy, że byłeś z nami. Żegnamy się w wielkim smutku, ale z wiarą w sercu, że Twoje dzieło nie przeminie, że będzie kontynuowane. Wszystkim pogrążonym w żałobie w imieniu swoim, samorządu gminy Warka i całej społeczności składam wyrazy współczucia. Żegnamy Cię, Panie Doktorze. Cześć Twojej pamięci. Drodzy zebrani, spotkaliśmy się dzisiaj w pożegnać świętej pamięci Dariusza Króla Kosakowskiego, pułkownika rezerwy Wojska Polskiego i lekarza powiatu, który w poniedziałkowy poranek zakończył ziemską wędrówkę. Nie jest łatwo wypowiadać słowa pożegnania, szczególnie w momencie, gdy zostałem Wojska na władzę. Już przy naszym pierwszym spotkaniu zrobił na mnie wrażenie osoby odpowiedzialnej, energicznej i pomysłowej. Od tamtego czasu przez ponad 40 lat łączyło nas wspólne działanie w Grupie Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju. Zmarł był głównym pomysłodawcą powołania Warcy tej do dzisiaj pewnie działającej na rzecz obronności kraju organizacji. Lekarz pediatra to jego umiłowany zawód, ale i pasja. Bo cóż może być bardziej szlachetnego niż ratowanie życia i zbawienia pomocy. Czynił to z bezwarunkowym oddaniem. Gdy w poniedziałek informowany rejonego o śmierci doktora Kosakowskiego, ten zasmucony, ale i swoim ożywieniem opowiedział mi pewną historię. Było to ponad 30 lat temu. Ponieważ w takim wieku jest obecnie syn rozmówcy. Dziecko zachorowało, dostało wysokiej temperatury, potrzebowała pomoc lekarza, najlepiej pediatry, a w pogotowiu dyżur pełnym jedynie. Sytuacja miała miejsce w Boże Narodzenie. Z niepewnością ojciec chorego chłopca udał się do doktora Kosakowskiego. Zastał go w domu, ale przy świątecznym stole razem z gośćmi z Ukrainy doktor bez zamysłu przy sprzeciwie miesiączników wziął swój lekarski kuferek i udał się do chorego dziecka. Podał medykamenty. Następnie poprosił o kawę i o papierosa marmurowy. I czekał. Czekał, aż lek przyniesie dziecku chłopca. Dopiero gdy gorączka zaczęła obserwować, wrócił do domu, do gości. Nie potrafił przejść obojętnie obok osoby potrzebującej pomocy. Bywało, że zapominał wtedy o sobie. Był zawsze wesoły, uśmiechnięty. Miał dla każdego dobre słowo. Potrafił zawsze wyglądać na pewną sytuację podczas spotkań, zebrań i nar. A czynił to przeważnie za pomocą cienkiej duszy i humoru. Nikogo przy tym nie obrażając. Był wzięty w zawędziach. W szczególności lubił przekazywać i dzielić się wiedzą historyczną, częstotą i opisaną w prawnych podręcznikach. To on uczył nas, dorosłych mężczyzn, rządów rezerwy,
jak kochać Francuzów. Starał się zgodnić i był uczestnikiem bitwy warszawskiej. Prababka była sakramentką powstania stycznego. W ostatnich miesiącach swojego życia odwiedził marszałka Piłsudskiego w Stulejówku. Wpisał się do księgi pamiątkowej ze łzami w oczach. Byłem przy tym i bardzo mnie to zachowanie wzruszyło. Dzieciństwo i zdania młodzieńczych w rodzinnych Wodnikowicach na Lwelszczyźnie oraz w czasie studiów medycznych działał w Kartecji. Od roku 1963, gdy zamieszkał bardzo poza pracą zawodową, czas poświęcił na wielokierunkową działalność społeczną w Kartecji, w Caritas i w Kartecji. Przez 7 kadencji był radnym miejskim bardzo. Ale najwięcej czasu i sił poświęcił swojej ukochanej organizacji, klubowi oficerów rezerwy, a następnie klubowi oddzielnej rezerwy, Ligi Obrony Kraju imienia Piotra Ossetiego. Przez 30 lat był prezesem, a następnie prezesem honorowym. Przez kilka kadencji zasiadał we władzach krajowych Ligi Obrony Kraju, to jest w Zachodniej Góry. Zainicjował budowę strzelnicy i pawilonu strzeleckiego. Był motorem działania, co przyniosło wymierne efekty. Pochował sekcję kajakarstwa. Członkowie Warszawskiego Korpusu i UKZR-u wielokrotnie zwyciężali w sportach obronnych na arenie krajowej i międzynarodowej. Prezes był dumny i najbardziej cieszył się sukcesami swoich rezerwistów. Za swoją działalność doceniony był najwyższe władze państwowe, lokalne i organizacje społeczne. Otrzymał 10 odznaczeń, trudnych i dyplomów. Między innymi Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Złoty medal za zasługi dla obronności kraju, złoty medal zasługi, złoty medal opiekuna miejsc pamięci narodowej. Otrzymał godność honorowego obywatela Warki, a także rodzinnych podwyborów. Szczyci się tytułem zasługowym dla powiatu gdyńskiego. Dziękuję społeczności podwyborów za oddanie nam tak zasnego człowieka, który zawsze pracował w wielkim oddaniem narodowym. Chcę podziękować wszystkim, którzy przyszli do Warszawy w ostatniej drodze naszego drugiego przedsiębiorstwa. Tak już będziemy zawsze o Tobie pamiętać. Teraz, kiedy Twoja żeńska wędrówka dobiegła kresu, mówimy żegnaj przyjacielom. Niech ziemia warszawska, którą tak pokochałeś, będzie Ci pułkowniku. Cześć Twojej pamięci. Dziękuję. Cieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Te słowa księdza Twardowskiego stały się mottem naszej dzisiejszej uroczystości. Drogi doktorku Dariuszu, kiedy rok temu na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej nadaliśmy Ci jako Rada Miejska Gliwożyce honorowe obywatelstwo naszej gminy. Ten zaszczytny tytuł było to zwieńczenie Twojej działalności, Twojego wspierania nas, naszej lokalnej społeczności. Pamiętam, co robiłeś dla nas. Te Twoje artykuły w naszych wieściach gminnych, te Twoje nieustanne działania, aby ocalić od zapomnienia nasze powstańcze mogiły, powstańczy krzyż, powstańczą kapliczkę, mogiły na cmentarzu. To wszystko, ta cała Twoja historia opisywana, przekazywana naszej młodzieży, stała się właśnie tym, co chcieliśmy podkreślić i za co serdecznie podziękować. Pamiętam, jak przysyłałeś czasopisma swojej rodzinnej obecnie Warki. Jak porównywaliśmy nasze wieści, czasopisma, periodyki. Jak chciałeś, abyśmy się zbliżyli do siebie, te dwie lokalne społeczności. Wielokrotnie zapraszałeś nas, abyśmy tutaj przyjechali. Dzisiaj wreszcie dotarliśmy. Szkoda, że wrócić już musimy sami. Spoczywaj w pokoju.
serdecznie przygotowani. Mów to ostatnie pożegnanie, będziemy razem naszej miłości, ukryć nasze wątpliwości i nadzieje. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata, tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, ponad wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Thank you.
Paszosz! Spocz! Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie z martwych wstał. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Doktorze pułkowniku, nasz kochany przyjacielu, odchodzisz na wieczną wartę. Spójrz, jak licznie stawiła się społeczność walki. Zasłużyłeś na to. Jesteśmy przy tobie teraz, żeby pożegnać, podziękować za twoje serce i dobroć, za twoją długoletnią pracę zawodową i społeczną. W paru słowach nie da się podziękować, to trzeba mówić bardzo długo, to już... Thank you.
No to zapraszam, jak to za...